I mean, no one's gonna eat your eyes. All we wanna do is eat your brains. We're at an impasse here. Maybe we should compromise. If you open up the door, we'll all come inside. Bo dla mnie to też jest połowa drogi. Słuchajcie, a propos pytań o gdzie kupić War Z, to ja zawsze mówię w przypadku tej gry, zresztą z Grabą, żeśmy to mówili, to nie nakręcajcie się tak, bo tu samemu to się gra tak słabo. Można wpaść i pogadać, jak macie z kim grać, to jest git, ale... No i tak też tak to jakaś osoba, jakiś widz mnie pytał, dlaczego tak jest, że... Jak oglądam streamerów, jak grają, jak pytam ich, czy polecają kupić, to wszyscy mówią, że nie. Czy warto kupić, że gramy, ale czy warto kupić, to nie. No bo to nie, tak rzeczywiście nie wiadomo, w którym ta gra idzie kierunku tak naprawdę. Nie wiadomo. My to robimy specjalnie, żebyśmy my tylko mieli fan, a wy nie. Tak. Nie, ona jest świetna do pokazania, ale do grania to tak słabo. Mam nadzieję, że nas deweloper nie słyszy. Sprzedaliśmy i nam płacą za antyreklamę. No. Maria, czekajcie, bo tu jak kret dosłownie. Wodzie. Mam chipsiki, słuchajcie. Ale ja mam wodę. A i też mam. Ja jestem najedzony, także nie ma problemu. Mhm. No w nocy też fajnie widać, tylko szkoda, że ja nie widzę. Ale to, co im tutaj genialnie wyszło, to niebo. Po prostu jest świetne. No, to akurat fajne. Lepiej niż... Niebo trochę lepsze niż w GTA San Andreas. Need for Speed. A nie, tak od BFA rzeczywiście troszeczkę lepiej. No bo dobra, nie, przybliżyłem. No. Ale w BF-ie podobny jest właśnie takie też zrobione jakby zdjęcie. No, fajna rzecz. Mhm. A moim zdaniem Bully'ego warto kupić, to fajne. Bully jest mega, słuchajcie. Bolwir? Bolwir. Przycho, mamy? Dobra. Let's go. Proszę, pani. Nic, żeście się nie ruszyli, ja już jestem prawie przy Smallville. A my? Mieliśmy się mówić w środku drogi. Mieliście ze mną iść do kina. Kup bilety, zajmij miejsca. Co? Weź mi popcorn karmelowy jeszcze jak możesz. I ten, Jezu, kolę, jak można mieć popcorn? Jezus, albo z lodem. O matko, Nexus, ale pojechałeś po całości. Po pierwsze popcorn nie, karmelowy. Słuchaj, nie wiesz po co kupuje się popcorn karmelowy? Nie wiem. Rzucać komuś we włosy? No przecież! A jeszcze cola bez lodu to już w ogóle jest tragedia, tego się nie da pić na ciepło. No to powiedziałem, że z lodem. Poproszę lód bez coli. Jest tak na ręce, pochrupać dobra. Lubię czasem. Ej, słuchajcie, a widzieliście ten, Adbuster zrobił taki filmik, w którym kolę zero i zwykłą kolę, tam taki test robił na sobie. No, widziałem. Wczoraj było. Jak wczoraj było? Już wczoraj? Myślałem, żeby samemu nagrać coś i ten... No to fajne. Jaka konkluzja? No bo wiesz, w tym kinie jest taka reklama, że ludzie nie potrafią odróżnić coli zero od zwykłej, co widziałem. W ogóle jest śmieszne, bo to różnica jest bardzo duża. No ogromna jest. Trzeba by mieć obcięty język, żeby nie rozróżnić tych smaków. Mhm, no dokładnie. No i mu wyszło, że 77% odróżnia. No, a to i tak mało, ja myślałem, że 100% będzie odróżniał. Myślę nieco gamę. No, ja myślę, żebym nigdy się nie pomylił, ale kto wie. No to w ogóle inny ten, tymi kurde jakimiś askorbiani, dope, no halami słodzone to. To mnie strzelał, ale shotgunem to 20 metrów na lewo dostałem kulę. Poszło. A, to jakoś się troszeczkę tak ucieszyłeś z tego powodu. Wiesz, jak on tak strzela, to wiesz, to idę dalej na spacer. To Wyss Brazer strzela. Tylko czym? Ja właśnie, ja myślę, że on czym innym strzela. Rykoszet zaraz ci poleci. Taki zasięg w kamerzysty, strzela. Tylko trafił, zabił, kurde. Wyss Brazer w Teleekspresie, bo dokonał śmiertelnego postrzału. Przez kręcenia filmu zastrzelił ten. Ale nie bez kitu, jest takie jedno ujęcie, jak gdzieś tam na jakimś pornosie facet, wiesz, po prostu nie wyrobił i kamerzysta dostał w oko i wiesz, i tylko odwraca się i mówi cięcie. Ale tamtemu facetowi ucięli, czy przerwał film? Może jakaś mafia kręciła, wiesz? Don Burek dostał i mówi, cięcie! Nie będziesz już więcej aktorem. Zabrali mu narzędzia pracy.
Tak. Na drugi dzień przychodzi, wiesz, do szefa i tam, przy pana straciłem uprawnienia do pracy, uprawnienia do wykonywania zawodu. To w sumie jak są jakieś shimeile, to on potem by pracował jako mailshi czy coś. Mailshi. O Boże. Te Wursi bardzo dziwne tematy zawsze wyzwala, prawda? Wiecie. Chciałem zamknąć okno. Boże. Dobra. No już jesteśmy wszyscy blisko Smallville, to jest nieźle. No. Mailshi. Za mną biegnie jakiś koleś ze strzelbą cały czas, więc... My to za bardzo nie mamy czym go przywitać, no. Chyba, że wszyscy wejdziemy i zrobimy jakieś... Siekiery Zady. Napalm. A był chyba taki film Siekiery Zada z Olbrzyskim. Coś takiego było. Ja bo oglądałem nawet. Graba, ty na batonach jedziesz, że tak kurde szybko se regenerujesz sprinta? No nie. Graba jedzie na batonie. Takie życie. No time to explain, happened. Były takie ten obrazki na necie, gdzieś tam jakieś jelenie w samochodzie, taki zimny łokieć i tylko podpis. No time to explain, hop in. A widzieliście ten? Two camels, one car? Nie, żadne wszystkie tu coś, one coś, to ja nie chcę w ogóle o tym słyszeć. Zawsze są jakieś paskudne sprawy. No, akurat to było całkiem spoko, wiesz, wyrypali dwa wielbłądy do samochodu i se tak śmiesznie krzyczały. Tak. What the fuck? Gdzie się tam placuje? Znalazłem człowieka ze strzelbą. Co mu zrobiłeś? Jest przebieg dalej. Jest ich dwóch. A nie, to jest człowiek i zombie. Oh, wow. Koleś i jego zombie. Jeden strzela, drugi przeładowuje, nie? Jak w ogóle znalazłeś? Co, ma bystre oko. No tak se patrzę tutaj, no właśnie o to chodzi. Koleś wchodzi do Smallville. O, no to fajnie, tylko z której strony? Może od północy wchodzi. A widzę, ktoś tam biegnie drogą. Jest przy drodze, widzę. Cholera, straciłem go z oczu. Dwóch kolesi jest, dwóch kolesi. Chyba zanim zombie jest. Szedł, wiesz? Nie, to jest dwóch kolesi, będę na kamień w las. Kurde, gdzie, które? No, jak patrzysz na ten, w stronę tego, Emerald. No to ja jestem, tam koleś ale stoi. To mnie widzisz, to ja, widz mnie? Kurde, a stój, staniesz? Znacznik, właśnie nie mam znacznika. Adam, ja dodaj Roka do ten. Nie, właśnie. Bo jesteśmy w klanie, wiecie. Nexus nie jest wparty, czekaj. Sorry, jestem. Koleś się nazywa Luci, schował się za drzewem przed wami. Nami? Wow. Z drzewem przed nami. Akcja. Na 200 metrów skręć w lewo. Ono mija zombie na razie. A ty masz jakąś broń, Rok, cokolwiek? Ja nie mina zabójcy, tylko ja po prostu wytężam wzrok, żeby tutaj, wiecie... To jest... W sumie... Zaraz oczy z oczodołu tak mina wyskoczy. Kiblowa, tak zwana. To się najlepiej myśli. Zależy o czym. Leci czy nie? O, plum? O Boże. No też mi się w sumie włącza. O, słyszałem. Gdzie są ci kolesie? Co ja straciłem? Oni są w mieście, muszą gdzieś być. Ale udało im się bez łapania zombie, ani nawet jednego zombie nie tknęli. Widzisz już Nexus nasze znaczniki? To ja widzę ich znaczniki. Adama chyba nie ma. A Wejksa... To jak ich znaczniki? Nie, dobra. Ja widzę. Zapałem ci ten... Jestem, dobra, już jestem w waszym party. Ej, nie mogę do waszego party wbić. O, no teraz. O, jest, już mogę, jestem. Jestem. A to ty tam byłeś, dobra, to ciebie widziałem. No, a przede mną był koleś, więc... Tak właśnie myślałem, że mnie widzisz. Słuchajcie, bo mi się włącza już aspekt łowcy, więc proszę was tutaj... A ty masz czym te łowy uprawiać, czy to? No, mam katanę. No mamy tylko broń białą. Nic mi więcej nie jest potrzebne, słuchaj. No okej, okay, to słuchajcie, jest broń biała, a palna jaki ma kolor? Jezus Maria! Zawsze mnie to ciekawiło. No ten... Boże, dostałem antybiotyki, muszę zjeść. Red dot, kurde, fajnie, red dota mam, to jak znajdę broń, to będzie... Będę miał czerwoną kropkę.
Słuchajcie, koleś ma strzelbę. Znaczy, wiesz co, miał, ale potem już przestał do mnie strzelać, więc albo mnie zgubił, albo mu się skończyło ammo. Słuchajcie, albo my idziemy pierwsi do komisariatu, albo on idzie pierwszy do komisariatu. Ja wybieram pierwszą opcję. Czekaj, jaka była pierwsza? Jak już dajesz dwie opcje, to jest szans. O kurde! Jezu, przestraszyłem się ten wiszących liści. Czasami jak jesteś skupiony i obrócisz kamerę, to nagle ci krzaki wchodzą w ten. No, coś mi wyskoczyło, to ja tu skupiony, a mi wyskoczyły liście nagle ten. Ej, koleś jest, w tym kościele, a wy jesteście w budynku w środku? Kościele jesteś. Widać was na zewnątrz jak cholera. To spadamy stąd. A to jest kijaszek jeszcze. O Jezu, ja zmniejszyłem gammę i nic nie widzę. Ja muszę być na noktowizorze, sorry. Albo to HDMI troszeczkę ściemnia kontrast. HDMI? No, przez HDMI jest ciemniejszy troszeczkę obraz, wiesz? Tak, tak, tak. Jakoś tak jest dziwnie. A u mnie jest dużo lepiej, kurczę. No, w kolory są fajniejsze, ale wiesz co, tak troszeczkę ciemniej jest. Gdzie jest ten koleś, kurde? To, ja, to mnie ciekawi. Mi się wydaje, że on poszedł mocno na... w kierunku Clear... Nie, przepraszam, źle mówię. Poszedł w kierunku Echo. Kurde, to by się przydał jakiś kompas. Chodź, Rocky. Koni pas. A, to już jesteście. Też kija? Bo tutaj jest barn do sprawdzenia. A dobra, idę do was, czekajcie. Czy masz coś? Stara. A zaraz tą stodołkę możemy sprawdzić. No właśnie, stodoła, zapomniało mi się. Ale tak myślę, czy mówisz barn. Dobra, masz no, to ja. Ale jak jasno w tym kościele Beskidu, kurde, awesome. Wiecie co, poczta też jest. Ja pierwszy czy znalazłem ten, ja w ogóle laserowy idę. Celownik, po prostu miodę. No. Tak? Kurde, to co ich tak wysypało? A to może to nie była latarka, tylko celownik, a ja głupi. Red Dot SP, tak, czy co? Wow, jakie światło, które świeci. Jezu, to widać na co, jak latarnia morska. Ale jak ładnie wygląda to światło. To jest koleś, widzę go. Gdzie? Własna pousta. Chyba to właśnie otoczcie ten poust, żeby nie mógł wyjść. Od razu, żeby go ten, białą bronią się zabić. Się wyloguje. Miał broń czy coś? Tak, shotguna miał. O, no to wiesz, oto kontakt z nim. Otoczymy go zaraz, kurde. A gdzie ten budynek, co tutaj jesteście? Jest jeden po drugim będzie tylko. Ja idę z drugiej strony, słuchajcie. No na mnie wylezie. Słychać go jak chodzi. Mam wziąć latarkę i mu świecić w oczy? Wow, strzela. Do ciebie? Nie. Dał chyba salwę ostrzegawczo. Ciekawe w kogo? On jest w środku, Po prostu się nie wychylajcie. A gdzie tu są drzwi? On tam z przodu. Wiecie co, ja wezmę go na siebie, wezmę latarkę. Ała, koniec. Wylas? No, zabij. No wiesz co, on musi mieć mało naboi, niech on lepiej... No, teraz patrzę do niego zombie. Shit, nie. No nie ma szans bez broni. Nie żyjesz, Adam? Wlazłem do marketu na razie tutaj. No słuchaj, jak tu ptasz. Zombie wybiegło. Uważaj, Rok, tam, bo nie wiem, czy od twojej strony nie wyjdzie ten, bo zombie pobiegł w drugą stronę. Wow, to jeszcze on trochę ma tutaj. Jak wali do zombie, to... Ale żeśmy go osaczyli. Dlatego, że on wyjdzie i nas wszystkich zabije. Wyszedł. No, poszedł w drugą stronę. Tak, zaszedł za budynek. Jest, on stoi, on lutuje. Ej, jak zejdziecie go drugą stroną, to weźmiecie go. Idzie do mnie chyba. Tu goni. Tak, widzisz go, Rok? Ja mógłbym tam spróbować wybiec z drugiej strony. Z zastawim świetnikiem stoi, na którym ty leżysz. Widzisz, lutuje mnie teraz. Ale się cwany obrócił w twoją stronę. Ja jeszcze posypały ci się cukierki. Ale kurde, jakbym go załatwił, to by było blisko. No ale nie. Uważaj na ksus, bo on tam jest. Kurde, ale nas wykosił, no, to jest przewaga strzelby. Nie, zbiera wszystko. Gdybyśmy mieli broń, to byśmy go stuknęli, bo ja go widziałem dużo wcześniej. No właśnie. Uważaj, biegnie za ciebie ten ksus. Się cofa, się schował za tym.
Nie wiem, czy się nie będzie wylogowywał zaraz. Ale to było piękne. Pięknie. Bardzo mi się podobało, jak mi wszystkie rzeczy wypadły. Idzie z powrotem do zwłok. Pobiegł tam dalej, ale czeka za murkiem. Jest za murkiem, wiesz? Ale w którą stronę się patrzy? Się czai. Się patrzy na ciebie. On teraz pewnie patrzy z C. Wiesz, się po prostu ten, nie wychyla się, a patrzy. I patrzy cały czas na to wejście, więc on cię od razu zobaczy. Ja już się wyłączyłem, niestety. A no gra balama, no tak. No biegnę od przodu do kolesia z shotgunem. Tutaj, zaraz, czekajcie, czekajcie. Podjąłem walkę, nie? No, no, pewnie, że tak. Dobra, uwaga. Kurczaki. Wylogował się. Nie, kurde, palnął mnie, fuck! Jak to palnął? No to się nie wylogował. Kątem oka, kurde, już miałem się obracać. Fucking hell. Właśnie akurat jak wypowiadałem te słowa, to dosłownie... Ach, kurde, macie. No, chociaż będziemy wiedzieli, że tymi postaciami wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu. Pity, hell. Nas załatwił, kurde. Jeszcze raz tymi pierwszymi? Mi się jeszcze nie zresetował timer. A, byłem ten. Ale to można. Ale może sobie kupić sobie. Właśnie, kupić sobie. Za 40 giceków, kurde. Aha. Ja trzecią osobę, no mogłem, kurde. No, ja sobie wykupiłem. Tylko zmieńmy trochę serwer, żeby mieć jakąś broń, bo... Okej. Ale kurde, pokazowali. Mówisz, że za GC? Jak tutaj? Revive now. Ale była ten. Nie tak cię uczyłem. Rewajwujemy te? Pety, kurde. No tak, dawaj peta. Dobra, rewajwuję gościa. Powinien być jakiś system nabijania tych punktów. Wymiany. No, GC na przykład za normalną kasę możesz kupić. W sensie za normalną kasę w grze. Ten, co od zombie leci. Tu mnie patrzysz z trzeciej osoby. O, kurde. Dobra, to mam poszukać jakiegoś innego serwera, tak? To jest. Najlepiej. Ale to możesz jest... powiedzieć, wiesz, od tego odjąć tyle czy tyle. Aha, może tą matematykę. Dobra. Tam w ogóle która godzina była na tych zegarkach? Bo... Pierwsza była. Night Vision Goggles, czy nie? Aha, coś takiego. To jeszcze będzie długo, no to ja muszę kupić Night Vision. A szybko się rozjaśni. Ale ja też kupię, dobrze kombinuję Nexus. Ale kup Night Vision Goggles, a nie Military, wiesz? Bo te Military, one świecą, wiesz? I to widać strasznie. Okej. To jakąś broń, kurde, katankę może? Znowu katanę, kurde. Alex, ale ty jesteś, Boże. To. Nie, pisze. Ostatnio wszyscy mają więcej widzów. Graba o 1000, Roku 2000, Nexus. No, cóż. Hej, jest u mnie z 500 coś widzów, to jest naprawdę dobrze jak na mnie. Ja tam się cieszę i witam wszystkich. Boże, jaki ham, nie wierzę. Ja cię znajdę. Dobra, szukam serwera odpowiedniego. U mnie jest przynajmniej taka fajna atmosfera. Mówili, o ja tutaj wbijam, bo tu tak fajnie. Najlepiej na świecie. Słuchajcie, to poprzedni serwer minus 15, pamiętacie jaki był? A Rok, posłuchaj, wiesz co? Ty chyba możesz, tak mi teraz piszą ludzie, że ty możesz postawić swój własny serwer w związku z tym, że masz tą wersję legendarną, wiesz? Chcesz spróbować teraz? Nie wiem. Co mi to da? Nie wiem. No byśmy mieli własny serwer. A, no dobra, to możemy spróbować. A 2-3 miesiące, nie? To musisz wejść, jeśli się nie mylę, poczekaj. Jak bierzesz Play Game. No to nikogo nie będzie na tym serwerze. To tam. No chyba, że podamy widzom. Ale wiesz, chociaż zobaczyć nawet czy opcja jasne, jest taka, tak. Nie? To wchodzisz tam, jak bierzesz Play Game, to masz, wiesz, te Quick Join Server Browser, niżej masz My Servers. I tam jest Rent Game Server, albo Rent Stronghold. I zobacz, czy ty nie masz jakiegoś, albo czy w ogóle coś tam się nie wyświetla mam. Teraz, nie? Jest coś takiego, to kosztuje 7200. Aha. Czyli nie masz możliwości jakiegoś wybrania swojego. Nie mam. Ja mam GC około 2000. Ale faktycznie mam tą wersję, mam tą wersję legendarną. Zapłaciłem za nią więcej, powinienem to mieć. To cię okroili trochę. A to tak wcześniej też był właśnie jakieś skandale, wiesz, tam coś się działo. A czekaj, bo ja Survivors, czy ja dobrą postać wziąłem? Dobrą. Tak. Pamiętacie jaki podawałem? Znaczy chyba nawet wpisałem na Skype jakby, co, czy nie? Ten sam? Ten sam? Wchodzimy, czy jak? Nie. Inny, wpisałem tak? Na Skype. Dobra. Dobra, no to ja tutaj wyłączę niestety wam tutaj ekran. You are blind now. Chciałeś na Skype'ie? Serio? Ja mam cały czas ten sam.
Teraz, dobra. O 22:28 posłałem. Pervert browser. Włączony, kurde, się okupałem tutaj. Co zrobiłeś? Kiedy kupię? Okupałem się, tak, bo już myślałem, że pokazałem, gdzie wchodzę, na jaki serwer. Jest kupczył. Dobra, już macie, już patrzcie. Boże. Dobre, dobre panierzy, dobre. Aha, darmowego Strongholda to dopiero będzie. Aha, czyli to jeszcze będziesz miał. Właśnie coś tam. Mówiłem, że ta kanapka służy do raz, żebyście byli głodni, znaczy żebyście zgłodnieli i do zasłaniania serwera. Nexus podpisał umowę z Schultstadem i reklamuje. Popatrzcie, wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu. Ojej, no bo zginęliśmy w jednej mogile, to nas zrespiło. Że wy się świecicie jak takie alieny, kurde, no bo kosmici. To jest ten. Też, bo to jest spawn protection. Ja was nie widzę, czemu was nie Michi. Widzę? Roka gdzieś tam dalej dało. Może to na inny serwer. Nie, jestem między Clearview a Smallville. No to my też. No my też. No to gdzieś powinniśmy być blisko. Gdzieś musisz być. Dobra, widzę was. Szukajmy Roka w krzakach. Mam strzelbę. W krzakach. Wow, ja jestem goły mam i wesoły. Mam strzelbę i jeden pocisk. A mam dwururkę, więc... A ja mam katanę. Dobra, idziemy w ogóle, jakiś plan? Ja idę do was. Ja bym poszedł do kuchni po picie, wiecie? Wow. Jest już mowa o planach jakichś. Zamiast... Tylko boję się zostawiać tej samej postaci przy was, kurczę. Bo po tych gadkach o łysym to... Właśnie tutaj ludzie podsunęli mi, żeby dać tego... Łysą czachę łysego z Brothers. Dać tutaj na zasłaniać serwera. Wy przejdziecie razem? Te kursory, a. Ale kurde, ale wyglądacie jak brygada. Poważna brygada. Graba tam bez niczego. Łysi z suche łapki, wiesz. To co, może do Clearview chodźcie. Wiecie co, poczekajcie, ja pójdę sobie coś ten, dobra? Bo to chodź, już mi... No bo okej, tutaj zastanę się. Gdzieś się... No o, tutaj już muszę. Krzaczory, to ta paprotka mnie idealnie zasłoni. O, paprotka. Jestem krzakiem, zaraz wracam. Dobra chłopaki, ściągamy mu spodnie. Ten ostatni odgłos był niepotrzebny. Nie, musiałem jakoś to zaakcentować, bo no, bądź co to ma dobrze zapięte te spodnie. Graba dobrze wiedział, gdzie się chować. Jak się przygotować. Tam... Kurde, kłódka. Stalowe majty. Kłódka. Wpisz kod. Kod wpisać, żeby... Nie, zastanawiam się, czy te takie... czy tylko w komediach były te takie stalowe gacie dla kobiet, dla żon rycerzy, no. Którzy wyjeżdżali na wyprawę krzyżową. To w Poznaj mój Spartan było. Grawa, weź, bo ci rozwiązałem buty. Się zaraz potniesz. Kurde, to nie było śmieszne. Jak to świetnie. A pas cnoty, Boże. No. To musiało mocno utrudniać higienę. Pas cnoty. Od 1337. Pas cnót. O Boże. Oj. O Jezu. Ej, panie, my naprawdę przy tym Orzi tyle śmiechu mamy, że szok. No. I to też fajnie akurat jak ten, jak gdzieś tu podróżujemy, szukamy wszystkiego, to można sobie pogadać, jak jest strzelanie, to jest strzelanie i... Pełne skupienie. W gaciach. Jezu, i tam zombie po lewej stronie jest mega. Nie macie jakiejś zapasowej giwerki czy coś? Nie, mogę dać ci buta, jak chcesz. Ja jeden pocisk, ja nie wiem, jak się tym podzielić. Weź tą jedną rurę mi daj. Skąd wy macie te dwie dwururki? Serio? Ja też nie mam. Już leżały gdzieś, nie? Okej. Okay. No idziesz sobie ulicę, a tu dwururka leży, nie? Z jednym pociskiem. Oj, ten nóż. Cześć, Black Widza. Nie boję ciebie. Nie jest nóż, to jest katana. A ja mam nóż, ja wolę ten taktyczny nóż, on fajnie wchodzi w oko. Nóż do filetowania. Fajnie wchodzi. Oko, no dobra. Fajnie wchodzi, powiedział Łysy z Brazers. W oko jeszcze, kurde. Fajnie wchodzi w oko, Łysy z Brazers.
O Jezu, nieważne, nieważne. Coś? Nic się na razie nie rusza, że tak szczerze. Trzeba też na tą górkę uważać, wiecie, bo to też może być, on tu jakaś barykada stoi. Wydaje się, jakbym tutaj był, bo dosłownie wcześniej też tam barykada była. No ale nic. Posterunek policji. Coś tam świeci, słuchajcie. Świeci mi coś tam, czekajcie. Nie pikało. Ja nikogo nie widzę. Jakby jakaś latara, albo jakiś Night Vision tam był. No, tam nic nie widziałem, powiem szczerze. Jest, jest, jest. Jest koleś, widzę. Kurde, baczne oko, no przecież. Słuchaj, to już ślepy tylko mógł tego nie zauważyć. Przecież latania morska się. Ale ja wcześniej zauważyłem. Ja nic nie widziałem, ej. No widzisz, no kurde, graba. Ale wy macie noctowizory, to... Chyba czas porozmawiać o twojej znajomości z tym łysem z Brazers. Ja jestem ślepy z Brazers. Ja zombie, zombie! What the fuck? Jezus Maria! Ja tylko mówię takie... Ja mówię, że graba, co ty robisz? To ja mówię ślepy z Brazers. Dobra, gdzie jest ten koleś? Wiesz, jakby ci... Po prawej stronie gdzieś tam, wiesz, w budynkach, idzie do centrum, zmierza gdzieś. No, to ja się źle patrzyłem. To jest szybko na komisariat i potem do niego, czy jaki plan? Bo ja w ogóle nic nie mam, nie? Także... Może ja zostanę na górce i będę obserwował. Nie, ja lubię takie coś, bo to jest fajna akcja wtedy, jak obserwujesz, tylko się ustawię jakoś inaczej. Ty byś musiał, kurde, oglądać, wiesz, czy... No, uważaj, uważaj! To ja zabiję, Dobra, no ja nawet nie mam czym, no. Jeszcze ej, wstał tu jeszcze idzie? Jeden, o Jezu. A masz. Dobra, ja mam dobry punkt widzenia. O Jezu. Patrz, czy tam ktoś się świeci tą latarą. Ty uważaj, żeby cię tam, wiesz, ktoś od tylca też nie wziął, jakiś łysy. Przestań. Nie mów tak do nas. Ci podniesie i będziesz miał. Kurde nadzieje. Na razie czysto, panowie, jesteście sami. Po prawej stronie jakieś zombiaki przy tym. A ty masz lornetkę? Nie, mam noctowizję. No to trzeba było mówić, to bym ci tam lornetkę. A, dobra. Teraz mi to mówisz. Cześć, mam, hej. Uwaga, zombie gdzieś do was. A nie, to nie zombie, sorry. A to człowiek, nie? Z pistoletem. Ej, a widzę, nie, dwóch kolesi do was idzie. Z karabinami. Gdzie? Z prawej strony. Oni idą w kierunku komisariatu, idą z prawej od strony straży pożarnej, od tego dużego budynku. Dobra, to chodźcie tutaj do budynku. Jezus! Prawie dostałem za mało! Opała, ja wezmę. Daj mi. No bez jaj! Koleś po prostu do mnie podszedł i tyle, i mnie zabił. No mówiłem, żeby się uważał. Uważałem! No jak można No tak, no. Obstawcie jej nowe wejście. Kurde, Jezus, zostałem na czatach, no come on! O, tak się nie robi! Jezus! Gdzie to są tutaj? Czekajcie, bo... Ale mi serce skoczyło, chodź, groboty, wybierzemy to jedno. Czekajcie, ja się tu zrespawnuję zaraz w tym miejscu. Dobrze. Ja ci... Tu uważasz, żeby wiesz, nas nie... Widzę kolesi. Postarajcie się nie ruszać na razie. To są, patrzą się w twoim kierunku i idą tutaj powoli idą. Mają Night Vision. Kurde. Idą tutaj, uważaj. Tam blisko, są blisko. Ja biegnę, ja tutaj chcę się wycofać. Chyba, że to widz, jak widz, no to wiecie. Tam chodzący plecak był, co? Nie, to ręka. Chodzący plecak! Serio? Nexus, jest za dużo tego mleka. Jest koleś za płotem, wiesz, koleś. Za dużo mleka i ciastek. Ej, serio, jest tutaj za płotem od razu centralnie, wiesz? Uważaj. Sakra. My jesteśmy świetni, kampimy na kolesi, którzy są trzy razy lepiej niż my uzbrojeni. Akcja jakaś. A co mam, wyskoczyć z nim? Ja może go obleję wodą czy coś? Może mlekiem lepiej. No właśnie. Tak pokrusz te ciastka im wody z oczy. Koleś trafił w kamerzystę. Mlekiem, kurde. To męskie mleko. Kurde, nie kupiłem noctowizji. To widzisz, nie? Tak. Kolesie są za płotem, na rogu, na płocie. A z czego ty, Adam, do nich będziesz strzelał? Ja mam tą wórkę. Tylko, że jeden strzał, więc wiesz, jeden strzał. Jak ty strzelisz, to ja od razu wybiegnę. Jego konkretnie widać tutaj stąd. Kolesiom ręce i broń wystają przez płot. Wiecie, ktoś latarą.
Gdzie ja jestem? Ktoś tu chodzi po komisariacie ja, jeszcze. Ja chodzę. Ale po komisariacie jeszcze chodzi. Widzisz? Znaczy słyszysz tą blachę? Wylazł za płotu. Kurde, może się sami pozabijają. Albo jest po prostu więcej. Jak ty tu ukazałeś? Czwarta rano, widać stary. Coraz więcej. Czwarta nad ranem. Może dostałem od was invite'a? Przyjdzie. Tak. Ja pierdzielę. Oj. Wow. Jeszcze z lewej w ogóle, gdzieś tam z tyłu. Dobra, przeczekajmy to, oni się, niech się zabijają, a my wiesz, zbierzemy lód. Oj, tu idzie tu? Gdzieś tu biega. Idzie, słyszysz? Jeszcze. O Jezu, jak mnie wziął. On haksy, znaczy wiecie co on zrobił? Może nie haksy, ale słuchajcie, on przeniknął przez płot rękoma i lornetki użył i przez płot widział, wiecie? I mnie zobaczył konkretnie, Jezus Maria. Trolujcie ich VoIP-em, ja muszę tego VoIP-a wyłączyć, kurde. No ja wyłączyłem. On się strzela, nie mogę się wychylić, a dobra, mogę. Kurde, strzelałem się tam. Jakbyś Adam, teraz... może chodź, wiesz co, jak on się pójdzie po Nexosa lód, to... Nie, on wchodzi w las, słuchajcie, w las. Zbiera mój lód chyba. Nie, idzie w waszą stronę. Dobra. Shit. Jest za płotem. Jest u was w budynku. Uważaj! O. Rzeźnie. Trafiłem go, ale... Przeżył. O Jezus Mary. Ale słabo. Jest, ale kurde, oni wszystko widzą, ruskie pieprzone. Ojejku. No bo to jakiś ten rusek. Patrz, trzecią osobę. Można było patrzeć, kurde. Myślałem, że mnie nie będzie widział za ten. Patrzenie z tej trzeciej osoby wydaje mi się być takie trochę haksorskie. Ale no dobra. Co robimy? Ej, no wy nie piszcie zero skilla, no co mamy zrobić? Mając, kurde, kije przeciwko kolesiom z karabinami, no to ale nie, zobaczcie, nie że, kurde, no nie wiem, ani razu jeszcze karabiny nie znaleźliśmy, nic. To wiesz, już tak to jest, jak wszyscy są zawsze dosyć mądrzy na czacie, a potem jak zapraszasz do gry, to nagle rzeczywistość jest trochę bardziej surowa i... Więc... Nie, no musimy po prostu musimy znaleźć dobry sprzęt, nie, to tyle. Jeszcze raz skrzeszamy te same też, czy... No, Jezus Maria! Stado zombie! No, dziękuję. Goddammit, nie! Zombie go zabiły. Ustałem na jakimś korzeniu, chciałem uciekać. Ja myślę, że to mógłby być polski dubbing do jakiejś produkcji Blazersu. O Boże. Kto z wami gra może jakiś się nowy? Zgłaszał, kurde. To jest Adam, słuchajcie, Wejkso. Kto z nami gra tutaj? Cześć Adam. Tak, to się zgadzam, to jest zero skilla, plus panika jeszcze. Słuchajcie, to co z tymi postaciami robimy? Ja bym skrzesił te, co przed chwilą byliśmy na nich. No, można tak zrobić. Tylko weźmy jakiś serwer z, nie wiem, z 5 albo 10 osobami. I just want your heart, yeah, I want your heart, I just want your heart.